Dzień dobry, z nami Bartek Trajanowski, liceum José Martí. José Martí. Tak, dzień dobry. Jak pierwsze wrażenia? No poziom jest na pewno wysoki. Myślę, że też trafiliśmy ciężką grupę generalnie, ale też nie ukrywamy, celujemy w awans i myślę, że to jest jak najbardziej realny cel i zrobimy wszystko, żeby po prostu awansować. No organizacja jest dobra i podoba nam się generalnie. No właśnie, jesteście, wydaje mi się, najmłodszą drużyną na tym turnieju. Ciężko rywalizuje się ze znacznie starszymi i na pewno bardziej silnymi fizycznie rywalami? Znaczy, wydaje mi się, że pewnie jesteśmy najmłodsi, ale myślę, że dajemy radę, bo też gramy w klubach większość w zasadzie z nas i jakoś to wychodzi. Myślę, że to też fajnie, że możemy rywalizować na przykład właśnie z drużynami z tej Superligi i myślę, że to wartość dodana. Widzę, że Superliga jest Wam znana. Powiedz jeszcze, jak do tego doszło, skąd inicjatywa, by akurat pod szyldem Waszej szkoły, Liceum Ogólnokształcącego, zgłosić się tutaj do rozgrywek o Puchar i w Memoriale Przemka Sawickiego? No ja myślę, że to się zaczęło właśnie jakby dzięki turniejowi też Youth Cup, gdzie wygraliśmy ten turniej bez straty gola. No i generalnie, no tam graliśmy w 11. No i myślę, że też mamy duży potencjał w naszej szkole i stwierdziliśmy, że czemu się nie zgłosić. Mieliśmy pieniądze, że tak powiem, dofinansowanie, to myślę, że to był główny czynnik też, że po prostu mamy fajną drużynę, fajnych chłopaków i tak. No to powiedz jeszcze na koniec, jakie cele stawiacie sobie na ten turniej? Krok po kroku, step by step, czy wyjście z grupy jest planem minimum, czy może coś więcej? No wyjście z grupy jest planem minimum i przede wszystkim skupiamy się na tym, jak awansujemy, to potem będziemy dalej stawiać sobie cele i myślę, że tak to wygląda. Super, no to ja bardzo dziękuję i życzę powodzenia, bo chyba już czas wychodzić na boisko. Tak, dziękujemy.